Wyjaśnić niewyjaśnione. Witajcie. Nadszedł piątek. Wybiła godzina 21:15. Oznacza to, że właśnie rozpoczynamy kolejny odcinek cyklu Polskie Zagadki Kryminalne. Dziś chciałbym opowiedzieć o sprawie, która pewnie dla wielu z Was jest już znana. Jest to jednak sprawa dzieląca opinię publiczną. Po latach dzięki ciężkiej pracy Archiwum X dochodzi do prawdziwego przełomu. Pojawia się nadzieja na to, aby po 26 latach zamknąć sprawę. Tutaj chciałbym podkreślić, że w materiale zmieniono imiona osób. Dopóki organy ścigania prowadzą śledztwo, nikogo nie należy oskarżać. Materiał jest zbiorem informacji oraz zeznań dostępnych w prasie. Wyjaśnienie tej sprawy znajdzie dla innych. Świadczy o tym, że nawet po latach można doczekać się sprawiedliwości. Żaden sprawca nigdy nie powinien czuć się bezpiecznie. Ujawnienie sprawcy jest kwestią czasu. Kolejną kwestią jest sumienie. Zastanawiam się, jak długo można żyć pod presją. W strachu przed tym, że każdy sekret się wyda. Mam nadzieję, że z roku na rok zacznie ubywać niewyjaśnionych spraw. Zapraszam do wysłuchania historii Roberta Wójtowicza. Był 20 stycznia 1995 roku. To właśnie tego dnia po raz ostatni swoje mieszkanie opuścił Robert Wójtowicz. 23-letni mężczyzna pochodzący z Krakowa zaginął bez śladu. Ta sprawa do dziś jest jedną z największych zagadek kryminalnych w Polsce. Przez lata nie udało się znaleźć odpowiedzi na nurtujące wszystkich pytania. Teraz pojawiło się jednak światełko nadziei. Grupa śledczych jest coraz bliżej rozwiązania sprawy. Robert Wójtowicz ukończył liceum lotnicze w Dęblinie. Był pilnym uczniem, a jego wyniki w nauce były zadowalające. Zaraz po skończeniu liceum dostał się do Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Młody mężczyzna chciał zostać lekarzem, jednak nie wiązał swojej przyszłości ze służbą wojskową. Mimo wszystko chciał zostać cywilem. W Łodzi udało mu się ukończyć 3 semestry studiów. Robert tęsknił za bliskimi oraz za Krakowem. Dlatego pewnego razu wysłał list do swoich rodziców. Zaczął go słowami: Tatusiu, mamusiu, tęsknię za Krakowem. Chcę wrócić. Niedługo po tym Robert Wójtowicz wrócił do Krakowa. Próbował dostać się do Akademii Medycznej, aby ukończyć rozpoczęte już studia. Niestety nie udało mu się, dlatego wybrał psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Robert był ambitnym człowiekiem, zawsze dążył do wyznaczonych celów. Mężczyzna działał również w duszpasterstwie akademickim. Był człowiekiem oddanym wierze. Rodzina Wójtowiczów żyła zgodnie. Wszyscy mieszkali razem w jednym mieszkaniu na nowochódzkim osiedlu. Ojciec Roberta pracował za granicą. Mężczyzna chciał poprawić byt swojej rodziny. Wyemigrował do Magnitogorska w Rosji. Pomimo znaczącej odległości był szczęśliwy. W grudniu 1994 roku przyjechała do niego żona. Kobieta pokonała ponad 4000 kilometrów, aby spędzić święta razem z mężem. Para nie widziała się prawie 1,5 roku. Lech Wójtowicz cieszył się, że wszyscy są zdrowi. W Rosji zarabiał bardzo dobrze. Dlatego miał świadomość, że już niedługo będzie mógł wrócić do ojczyzny. Listy pomagały mu w kontaktach z rodziną. Często pisali do siebie z Robertem. Byli ze sobą bardzo zżyci. Dlatego nigdy nie zapomni telefonu od żony. Było to 24 stycznia 1995 roku. Robuś wyszedł 4 dni temu na wykłady i do dzisiaj nie wrócił. Mężczyzna wsiadł w najbliższy pociąg. Jechał nim ponad dobę. Przez całą podróż ani na chwilę nie zmrużył oka. W jego głowie odbijały się słowa żony. Mężczyzna czuł, że jego ukochanemu synowi
ktoś zrobił krzywdę. Zaginięcie Roberta. To był piątek, 21 stycznia 1995 roku. Mieszkający na osiedlu Złotego Wieku w Nowej Hucie Robert Wójtowicz wstał wcześnie rano. Najprawdopodobniej jak co dzień przygotowywał się do wyjścia. W tym czasie w mieszkaniu przebywa też jego siostra Beata. Robert powiedział jej, że wybiera się za chwilę na uczelnię. Po drodze ma jeszcze zamiar wstąpić do biblioteki. To była ich ostatnia rozmowa. Mężczyzna wyszedł z domu, a ślad po nim zaginął. Robert był obowiązkowym człowiekiem. Tego dnia w ramach zaliczeń z psychologii społecznej miał wraz z kolegami złożyć pracę pisemną. Ku zdziwieniu kolegów z uczelni, mężczyzna nie angażował się w jej przygotowania. Na zajęciach, które miały odbyć się między godziną 10 a 11.30, Robert nie zjawił się. Po raz ostatni był widziany przez kolegę z bloku, gdy około południa zaginiony wyrzucał śmieci. Robert był typem domatora. To spokojny chłopak, który rzadko wychodził. Zwykle większość czasu poświęcał na naukę. Dlatego, gdy wieczorem nie wrócił do domu, jego bliscy zaczęli się martwić. Sobotę rozpoczęli od telefonów do znajomych Roberta. Kolejnym krokiem były połączenia do wszystkich szpitali w mieście. Zadzwoniono też na posterunek policji. Jednak nikt nie chciał przyjąć zgłoszenia zaginięcia. Zgłoszenie przyjęto dopiero w poniedziałek. Wcześniej sugerowano, że nie warto panikować. Jest weekend, a mężczyzna jest studentem. Najpewniej zasiedział się u swojej dziewczyny i zapomniał o świecie. Problemem było tylko to, że Robert nie miał dziewczyny. Nigdy też nie znikał, ani nie zapominał o świecie. Rodzina była dla niego najważniejsza. Ojciec Roberta po powrocie z Rosji rozpoczął poszukiwania na własną rękę. Sprawdzał wszystkie dworce, miejsca spotkań studenckich. Każdego dnia chodził po Krakowie w nadziei, że natrafi na jakikolwiek ślad. Rodzina Wójtowiczów rozważała różne możliwości. Każdy trop starali się sprawdzać. Podejrzewali sektę, utratę pamięci, a nawet udział w eksperymencie medycznym. Policja również badała wiele wątków w sprawie zaginięcia Roberta Wójtowicza. Stopniowo eliminowano postawione hipotezy. Kilka dni po zaginięciu mężczyzny, do jego kolegi zadzwonił telefon. Zmieniony głos zażądał 30 milionów starych złotych za informacje na temat losów Roberta. Trop okazał się fałszywy. Ktoś chciał zarobić na tragedii Wójtowiczów. 3 miesiące po zaginięciu studenta, prokuratura umarza śledztwo w sprawie pozbawienia wolności wbrew woli. Powodem umorzenia śledztwa jest niewykrycie sprawców. Od tamtej pory sprawę prowadzi tylko policja. Śledczym udało się ustalić, że Robert w dniu zaginięcia nie tylko miał w planach podróż do biblioteki. Robert był też umówiony na spotkanie z mężczyzną o nieustalonych personaliach. Jednak do dziś nie wiadomo, kim on był. Pozostają wyłącznie spekulacje. Zielony segregator. Mieszkanie Wójtowiczów od lat pozostaje takie samo. Pokój Roberta nie był ruszany od dnia, w którym go opuścił. Nadal jest tam jego gitara, na której uwielbiał grać. Oryginalne kasety z ulubionymi utworami. Są tam też nagrania Roberta. Na jednej ze ścian wisi portret mężczyzny. Pod nim znajduje się niewielka półka z wazonem i przyschniętą już różą. Co jakiś czas pan Lech Wójtowicz wymienia kwiat na nowy. Powtarza ten rytuał nieprzerwanie od lat. W pokoju znajduje się też inny portret. Jest to progresja wiekowa. Tego, jak mógłby wyglądać teraz Robert. Ojciec Roberta założył w dniu jego narodzin specjalny zielony segregator. Zbierał w nim wszystko. Umieszczał też swoje notatki. Stał się swego rodzaju biografią jego syna. Zawiera fotografie, świadectwa szkolne czy dyplomy z turniejów siatkarskich. Zawiera też najcenniejsze pamiątki, jakimi są listy. Pierwszy był od matki Roberta. Pisała w nim, że jest szczęśliwa, bo mają upragnionego syna. Jak możemy dowiedzieć się z wielu źródeł, Robert Wójtowicz uwielbiał pisać długie listy. Był też miłośnikiem czytania książek, szczególnie o medycynie i psychologii. Każdy list Roberta był przemyślany. Uważnie dobierał słowa, często odwołując się do filozofii. Analizując treść listów,
można zauważyć, że Robert to osoba uduchowiona. Stara się być dobry dla innych, jest głodny światem, a zarazem zaczyna się w nim powoli gubić. Ojciec Roberta niektórych z listów nie potrafił zrozumieć. Na niektórych nawet pozostawił swoje notatki. Między innymi na tym z 93 roku. Pan Lech określił to początkiem całego zła, Robert zaś określił to obudzeniem z długiego snu, wyjściem ze ślepej uliczki, wielką rewolucją. Te listy pokazują ogromną dojrzałość mężczyzny. Ukazują też intrygujące połączenia myślowe. Śledczy zwrócili swoją uwagę szczególnie na jeden fragment. Grzech jest karą za popełnienie tego grzechu. W jednym z ostatnich listów Robert opowiada ojcu o niedawnej nocy sylwestrowej. Zwraca tam uwagę na swoją znajomość z jednym z księży. Na potrzeby tego materiału oraz dalszych wątków nazwijmy go księdzem Grzegorzem. Wspomniany już ksiądz prowadził duszpasterstwo akademickie. To właśnie wtedy Robert się z nim zaprzyjaźnił. Ostatniego Sylwestra również spędzali razem w niewielkim gronie. Zaginiony student wspominał o tym w swoim liście. Był zafascynowany postacią księdza Grzegorza. Prawie całą noc sylwestrową poświęcili na rozmowy. Ta postać okaże się kluczowa w śledztwie. W materiałach śledztwa możemy dowiedzieć się wiele o samym Robercie. Proboszcz parafii wspomina punktualność mężczyzny oraz jego zaangażowanie do pogłębiania wiedzy o wierze. Psycholog, do której chodził Robert, zwraca uwagę na to, że był jednostką o wybitnym umyśle, a jednocześnie typem zagubionego w społeczeństwie samotnika. Młodszy brat Roberta ukazuje zaś jego zainteresowanie różnymi religiami, zjawiskami paranormalnymi i muzyką. Śledztwo wykazało jednak ważny moment w życiu Roberta. Miało to mieć miejsce na kilka miesięcy przed jego zaginięciem. Prokuratura wystąpiła o analizę psychologiczną studenta. Możemy w niej przeczytać, że w czasie wakacji mężczyzna miał zawyżoną samoocenę, wyostrzone myślenie, nadmierny optymizm. Po tym okresie nastąpił spadek koncentracji, problemy z pamięcią, społeczne wycofanie. Po paru miesiącach Robert twierdził, że znowu czuje w sobie dużo sił. Podejmował wzmożone działania, był bardzo religijny. Dalej możemy przeczytać, że poziom ryzyka stania się przez Roberta Wójtowicza ofiarą przestępstwa był znacznie podwyższony. Ze względu na znaczną podatność na wpływy innych osób, zainteresowanie nurtami religijnymi, poczucie zagubienia i kryzys egzystencjalny wynikający z zaburzonej fazy rozwoju emocjonalnego i społecznego. Bal karnawałowy. Duszpasterstwo, którego członkiem był Robert, miało w planach organizację balu karnawałowego. Zaplanowano go na sobotę, czyli na dzień po zaginięciu mężczyzny. Robert długo zastanawiał się nad tym, za kogo powinien się przebrać. Dopiero na dzień przed zaginięciem poprosił mamę, aby pożyczyła z pracy biały kitel. Była jedyną osobą, która mogła o tym wiedzieć, co jest istotne w dalszej części opowieści. Członkowie duszpasterstwa byli najbliższymi znajomymi Roberta. To właśnie z nimi spędzał najwięcej czasu. Dlatego gdy nie zjawił się na balu, zaczęli podejrzewać najgorsze. Tutaj rodzi się też dziwna atmosfera. Wielu dziennikarzy chciało z nimi porozmawiać o zaginionym koledze. Jednak wszyscy konsekwentnie odmawiają wywiadów. Nie tylko w kwestii spekulacji na temat zdarzeń, jakie mogły mieć miejsce. Znajomi Roberta nie chcą nawet dzielić się wspomnieniami o nim. Dziennikarzom Onetu udaje się za to porozmawiać z księżmi z parafii w Mistrzejowicach. To właśnie tam działało duszpasterstwo, do którego należał Robert Wójtowicz. Jednym z księży był ksiądz Grzegorz, opiekun duszpasterstwa. Wtedy był jeszcze wikarym. Odnajdował wspólny język ze studentami. Sam był niewiele od nich starszy. Ksiądz Grzegorz był cenionym pracownikiem parafii. Jego przyjście określano jako rewolucję. Parafia zaczęła tętnić życiem. Była wypełniona młodzieżą. Ksiądz Grzegorz chętnie organizował akcje charytatywne. Młodzież angażowała się w udział. Pomiędzy Robertem a księdzem Grzegorzem zrodziła się przyjaźń. Mężczyzna bardzo przeżył zaginięcie krakowskiego studenta. W Mistrzejowickiej parafii dużo mówiło się o tym zaginięciu. Głównie o możliwości wstąpienia przez Roberta do sekty. Ówczesny proboszcz nie wie, skąd pojawiła się ta plotka. Tego też nie wiedziała rodzina zaginionego.
pewnego dnia powstała i na długie lata przylgnęła do tej sprawy. Rodzice Roberta poświęcili wiele czasu na zbadanie tego wątku. Jeszcze więcej czasu straciła policja. Dopiero po latach śledczy przyznają, że ktoś celowo nakierował śledztwo na fałszywy trop. Notatka policyjna. Po latach można znaleźć w aktach śledztwa intrygującą notatkę policyjną. Sporządzono ją 5 dni po zaginięciu Roberta Wójtowicza. Funkcjonariusze notowali przebieg rozmowy z księdzem Grzegorzem. Mężczyzna nakierowuje w niej na działalność pewnej organizacji. Ma ona działać na terenie gminy Trzyciąż, a dokładnie we wsi Glanów. Głównym zadaniem organizacji jest werbowanie młodych osób, izolacja od rodzin, a następnie wywóz za granicę. Tam miało dochodzić do pozbawienia tych osób narodowości i zmiany tożsamości. Dopiero po kilku latach mieli wracać do kraju, aby później być oddelegowanym do różnych zakątków Polski, jako niezależni przywódcy organizacji. Ksiądz Grzegorz powołuje się tutaj na przykłady. Rok przed zaginięciem Roberta miało dojść do podobnej sytuacji. Zaginąć miała wtedy dziewczyna, a skierować do organizacji miała ją koleżanka, którą znał też Robert Wójtowicz. Gdy funkcjonariusze opuścili plebanię, do komendy zadzwonił nieustalony mężczyzna, twierdząc, że widział Roberta w samochodzie należącym do organizacji. Dziennikarze Onetu poszli śladem zaginionej dziewczyny. Odnaleźli ją w Anglii. Kobieta zaprzeczyła, aby kiedykolwiek trafiła do organizacji. Była za to wolontariuszem i członkiem duszpasterstwa. Przyznaje, że zna wiele osób innych wyznań. Jednak nie oznacza to, że podziela ich wiarę. Nigdy nie mogłaby być jednocześnie w duszpasterstwie i grupie kwestionującej nauki Kościoła. Kobieta jest zdziwiona plotką, która powstała na jej temat. Kolejną osobą badaną przez śledczych był Wojciech B. To on odebrał telefon z żądaniem zapłaty za informację o miejscu pobytu Roberta. Wojciecha zbadano za pomocą wariografu. Wyniki badań wskazują, że nie miał nic wspólnego z zaginięciem Roberta. Śledztwo dziennikarskie i policyjne łączy się w pewnym momencie. Uwagę obu grup przyciąga postać księdza Grzegorza. Dziennikarze postanawiają odwiedzić duchownego. Mężczyzna zaprasza ich do swojej parafii, jednak pytany o zaginionego studenta zaczyna się jąkać. Ksiądz Grzegorz twierdzi, że Robert był małomówny. Zwykle na spotkaniach duszpasterstwa siadał z tyłu. Najlepszy kontakt miał mieć z dziewczyną swojego osiedla Moniką. To ta sama osoba, która organizowała przyjęcie sylwestrowe, na którym byli wszyscy z duszpasterstwa. Każda odpowiedź księdza Grzegorza poprzedzona jest chwilą ciszy. Mężczyzna zaczyna się denerwować. Mówi, że to zaginięcie go bardzo dotknęło, bo jak ginie ktoś, z kim te ścieżki się stykały, to musi dotknąć. Jest to okrutne, ale życie intensywnie pędzi dalej. Można tylko wspominać. Na pytanie o to, dlaczego członkowie duszpasterstwa unikają dziennikarzy, ksiądz ma jedną odpowiedź. Przez lata trwało intensywne śledztwo policji, w którym próbowano wykazać, że wśród członków duszpasterstwa jest osoba odpowiedzialna za zaginięcie Roberta. Zadano też jeszcze jedno pytanie. Czy Robert bywał w mieszkaniu wikarego? Ksiądz Grzegorz odpowiedział twierdząco. Wszyscy bywali. Jednak nie potrafił odpowiedzieć, o czym najczęściej rozmawiali, jakie pytania zadawał Robert. Tutaj celnie dziennikarze podsumowali rozmowę. Ksiądz Grzegorz nie pamiętał spotkań ani rozmów z Robertem. Jednak pomimo upływu ponad 20 lat, zeznając na policji, pamiętał dokładne godziny, adresy, liczbę mieszkań, które odwiedzał po kolędzie w dniu zaginięcia krakowskiego studenta. Po 26 latach ciężko zweryfikować te informacje. Zbyt długie języki. W poprzedniej części materiału wspominałem o balu karnawałowym. Robert do końca nie był pewien, za kogo chce się przebrać. Koleżanka zaproponowała mu strój kominiarza, ale dzień przed zaginięciem Robert zmienił zdanie. Poprosił mamę o pożyczenie z pracy białego kitla. 20 lat później policja przesłuchała księdza Tomasza, brata księdza Grzegorza, który w czasie zaginięcia Roberta był klerykiem w seminarium i często odwiedzał parafię w Mistrzyjowicach. Ksiądz Tomasz zeznał policjantom, że Robert Wójtowicz chciał na balu karnawałowym przebrać się za lekarza. Skąd mężczyzna o tym wiedział? Okazuje się, że tak powiedział mu jego brat, ksiądz Grzegorz. Tutaj dochodzimy do sprzeczności.
Ksiądz Grzegorz twierdził, że nie widział Roberta na 3 dni przed zaginięciem. Telefony komórkowe nie były powszechne, jednak posiadał wiedzę, którą znała tylko matka Roberta. Rodzi się pytanie, skąd wiedział? W toku śledztwa ksiądz Grzegorz dzieli się kolejną informacją. Przypomina sobie jedną z rozmów z Robertem. Zaginiony student miał w niej stwierdzić, że niedługo zaprosi duszpasterstwo na wesele. Podobno był szczęśliwy i podekscytowany. Miał narzeczoną. Jednak nikt nigdy nie widział go z żadną dziewczyną. Rodzina i znajomi Roberta nigdy nie słyszeli o żadnej narzeczonej. Robert był silnie związany z duszpasterstwem. Jednak po jego zaginięciu ksiądz Grzegorz nigdy nie organizował poszukiwań. Rodzina Roberta przytacza też inną historię. Chodzi o mszę w intencji zaginionego studenta. Podczas nabożeństwa nawet nie wspomniano, za kogo jest odprawiane. Gdy matka Roberta zapytała o powody, miała usłyszeć: była pani na mszy, pomodliła się i to powinno wystarczyć. Księża z plebanii zwracają też uwagę na problem z uzależnieniem księdza Grzegorza. Według nich te problemy nasilają się, gdy zbliża się jakaś rocznica lub przełom w sprawie Roberta Wójtowicza. W 2015 roku śledczy przesłuchali księdza Tomasza. Podkreślał w zeznaniach, że kiedy to się działo, był w seminarium na Podzamczu. Z opinii psychologicznej na temat zeznań duchownego wynika, że nie można ich uznać za wiarygodne. Motywacją do składania takich zeznań może być chęć obrony siebie, swojego brata i celowe nieujawnianie wszystkich posiadanych informacji na temat zaginionego. Na temat księdza Tomasza krąży też inne zeznanie. Jedna ze studentek powiedziała, że podczas wakacyjnego wyjazdu członków duszpasterstwa do Grzychyni, 2 lata po zaginięciu Wójtowicza, padło imię Roberta. Ksiądz Tomasz miał wtedy powiedzieć: o, to ten, którego zabito w parku w Mistrzejowicach. Ksiądz Tomasz na pytania dziennikarzy wścieka się. Gdy pada pytanie o samochód jego brata, odpowiada, że w tamtym czasie nie posiadał auta. Okazuje się jednak, że posiadał czerwonego Fiata. Śledczy postanowili przebadać wszystkich duchownych wariografem. Przy wielu pytaniach odnotowano silne reakcje organizmu. Były to pytania o wiedzę w sprawie, kto dokonał zbrodni, gdzie ukryto ciało. Przy badaniu księdza Tomasza biegli wskazali na możliwość posiadania wiedzy o sprawie, ale wykluczyli bezpośredni udział. Wskazano go jako anonimowego rozmówcę, który przekazał policji informację o tym, że widział Roberta w samochodzie należącym do sekty. Na zlecenie prokuratury biegły psycholog sądowy przygotował analizę. Oto jej fragment. Niewykluczone także, że w toku nawiązywanych znajomości, w tym dość zażyłej relacji z księdzem Grzegorzem oraz z innymi przedstawicielami nurtów religijnych, mógł być w posiadaniu wiedzy, która stanowiła zagrożenie dla zainteresowanych, a to mogło z kolei spowodować konieczność pozbycia się niewygodnego świadka, którym był Robert Wójtowicz. Sprawa dotycząca zaginięcia Roberta Wójtowicza jest obecnie badana przez prokuraturę krajową. W aktach sprawy są wytypowane miejsca, gdzie może znajdować się ciało studenta. Prokuratura okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo w sprawie śmierci Roberta Wójtowicza. Pod koniec 2019 roku krakowska kuria po raz pierwszy zabrała głos w tej sprawie. Przedstawiciele kościoła zapewnili, że są gotowi na współpracę z policją i prokuraturą. Na koniec tego materiału chciałbym skierować się do Państwa z apelem. Jeśli wiedzą coś Państwo o wspomnianych sprawach, coś co pozwoliłoby doprowadzić do ich zamknięcia, nie bójcie się anonimowo skontaktować. Mogą Państwo to zrobić, pisząc na adres e-mail zamieszczony w opisie każdego materiału lub bezpośrednio pod numerem telefonu 997. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Trzymajcie się. Jesteś sam.
Dziękuję. Dziękuję.